9 podmiotów z powiatu ostrowieckiego i starachowickiego otrzymało mikrogranty na lokalne inicjatywy społeczne. W piątek w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którym partnerem jest lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. Zadaniem tego konkursu jest to, aby dać możliwość organizacjom wpisanie do celów statutowych albo grupom inicjatywnym, żeby już tak przygotowywać statut, odpłatną działalność statutową, czyli taką formę, która pozwala organizacji pozyskiwać przychody z tytułu opłat za szkolenia, warsztaty, za usługi, za produkty, które sprzedają, albo ta najwyższa forma, czyli wprowadzenie do statutu i tym samym do życia organizacji działalności gospodarczej. Mikrogranty mają ułatwić organizacjom pozarządowym wprowadzenie na rynek towarów czy usług. A co za tym idzie, umożliwić im zarabianie. Nie ograniczaliśmy absolutnie jakimkolwiek kierunkiem, przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dla nas najważniejsze było to, żeby te organizacje, widząc jakby pewną moc sprawczą w swoich członkach, w potencjale, w zasobach, które mają, takie kierunki obierały działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności, żeby były zgodne z tym, na czym się znają. Wsparcie w kwocie do 5000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego podmioty będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, produktów. Jest to pierwszy grant, ponieważ my jako stowarzyszenie jesteśmy de facto bardzo świeżym stowarzyszeniem. Natomiast jako Morskie Foszki w Ostrowcu działamy już kilka lat. Mam nadzieję, że to pierwszy mocny ruch w kierunku wizualizacji, w kierunku założenia naszej siedziby i rozwoju naszego stowarzyszenia. Również chcemy zainwestować w naszą wizualizację, żebyśmy byli bardziej widoczni, czyli wszelkiego rodzaju flagi, koszulki, jakieś ubrania na zimę może, które przy wyjazdach poza Ostrowiec, gdzie czasami jeździmy, po prostu będą nas identyfikowały jako stowarzyszenie. Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni wsparcie wykorzysta na upowszechnienie nauki języka migowego wśród mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Pieniążki będą wykorzystane na zakup pomocy edukacyjnych, wynajem sali oraz zakup gier takich mających na celu pomoc w nauczaniu tego języka migowego. Prezes lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg zapowiada, że konkurs na mikrogranty dla organizacji pozarządowych będzie ogłoszony jeszcze we wrześniu.